Nieurojone są zagrożenia związane z wpływami rosyjskimi w Polsce, które trzeba w końcu zbadać, pokazać opinii publicznej. Tego się zdaje się najbardziej obawiają, po to, żeby Polacy wiedzieli, jak to naprawdę było i co nam grozi, i że z pewnego rodzaju zjawiskami trzeba po prostu bardzo twardo walczyć. Polska musi się przed różnego rodzaju zagrożeniami bronić, i to posunięcie jest Częścią tej obrony. Ja nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję bardzo mocną, że podpiszę. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, czas nas bardzo mocno goni, mamy dosyć duże opóźnienie. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezesowi, dziękuję serdecznie Panu Premierowi Mariuszowi Błaszczakowi. Szanowni Państwo, to nie ostatnie nasze spotkanie, jeżeli chodzi o trasę dotrzymania słowa prawa i sprawiedliwości. Będą kolejne nasze spotkania, będziemy chcieli Państwu przypominać o inwestycjach, które są ważne z punktu widzenia rozwoju, bezpieczeństwa i suwerenności naszego kraju. Mikrofon jest wyłączony Panie Redaktorze, także proszę nie krzyczeć. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Ale ja mogę odpowiedzieć. Ja mam tak Pana w tym momencie. Niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec Pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten Pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.